Czas na czwartą nockę i na sam początek jesiod. Jak zwykle czwarta noc, przed nami czas zacząć. Tak nie brały, tak nie brały. I czwarta noc znów będzie przerąbana. Mówię, jak nie brał, tak nie brał. Przez cały dzień odpocząłem, popływałem, raczej pochlapałem się, podrzymałem, posiedziałem na Facebooku, Messengerze, WhatsAppie. No a teraz z powrotem tej jesiotry. Niebo, czwarta noc i niebo nieciekawe, deszczowe, ale dzień był piękny. Słoneczny, piękny dzień, ale za to niebo nieciekawe, ale czwarta noc, czas zacząć. Odjazd, odjazd, to będzie karp, ale zobaczymy jaki. Dwa straciłem, stąd piątkę wyciągnąłem jednego, no i teraz kolejny odjazd i tam ładną rybę straciłem z środka, ale przy brzegu to jest czwarte branie, bo jednego tylko karpia wyciągnąłem, dwa poszły. A to na bank będzie karpik. Tylko zobaczymy jaki. Tak, chciałem go wyciągnąć. Tyle podsypane, drodzy Państwo, że i kulasy, i to, i rzepik, i tą nową kukurydzę. Bardzo dobrze podsypane pod samym brzegiem. Tylko zwietrzyły to dwie kaczki i nurkowały tam, drodzy Państwo, i wyjadały te lepsze rzeczy. No pokaż się, pokaż się. Pokaż się, jest. A nie duży, nie, szczurek, ale odjechał. Szczurek, ale jest. Szczurek. Pełnouski szczurek. Z tych wariatów. Szczurek widzę. No ale no to co zrobisz? Na sztuczną kukurydzę. Sztuczna kukurydza. Dobra, chodź, chodź, chodź. Tu jest większy hak. Tu jest większy hak. I dwie sztuczne kukurydzki. Ale odjechał konkretnie. Szczurek. No ale karp, nie jesiotry. Czyli pierwszy karp. Jeszcze nie nocki, bo jeździonek. No chodź, chodź, chodź tu do Pyzusia, bo jesteś nieduży. Chodź tu szczurku, chodź, chodź. Chodź, szybciej cię wypuszczę, nie? Szybciej cię wypuszczę. O i taki z 2,5 kilo. Dobrze. Zobaczcie. Widzicie? Roni ryk. Własnej roboty i dwie sztuczne kukurydzki. Dobrze. Odpinamy rybkę. Szybka fotka i wypuszczamy. No i taki czwartej nocy nieduży, może 2,5-3 kilo karpik. Więc wypuszczamy rybkę. Baja. Chmury idą. Jest, jest kolejny karp na dwie sztuczne kukurydzki z brzegu. Tylko zobaczymy, czy taki sam agresywny jak ten poprzedni szczurek, a mocny. No ale jedzie, jedzie, jedzie. Jedzie, jedzie. Tak mówię, muszę za nimi biegać, bo mam mało żyłki nawiniętej na bęben. Bo te jesiotry tyle mi razy poplątały, że dużo wędki straciłem. Żyłki. No i te miłośniczki, kule, które tutaj, o, zobaczcie, one cwane są, narzeją się, odpływają, ja podsypę za karpiem kulkami, kukurydzą, one przychodzą na darmówkę i durkują, zobaczcie Państwo, zobaczcie co one robią,
Zobaczcie, i nura, ale skurczybyki, te kaczki, cwane, cwane. Nie chciał właściciel dać kaczkom, no to weszły na sposób, zanurkujemy i opieprzymy wszystko, co by zanędził podkarpia. Okej. Zwijam. Chcę zobaczyć, jaki. Przez cały dzień nie brały. Tak mówię, przez cały dzień nie brały. Z rana brały je siotry, później pod wieczora, przez cały dzień upał był ciepło. Ciepła niedziela, bardzo ciepła. I nie brały. No i co mamy? Karpik, goły. No ale nie jest wielki, niewielki, ale agresywnie wziął. Nie jest wielki, ale jest. Już trochę zmęczony. Roni Rick i dwie sztuczne kukurydze. Bo kaczki nurkowały i zwykłą kukurydzę mi szamały. Jeszcze się nie poddaje. Nie jest duża, ale po co mam rybę stracić? Jak można ją bezpiecznie wyholować, rybę zaliczyć? Hak jest duży, to jak dobrze zapięty, to zaliczony. Z 5 kilo będzie. Roni. Oraz sztuczne. Dobrze zapięty, tak mówiłem. Przeszyty podwójnie. Przeszyty. Dobrze się zapiął. Roni Rick. I piękny. Zobaczcie, jaki piękny karpik. Zero. Zważę go z ciekawości. Daję mu szóstkę. No, zobaczcie, prawie szóstka, 6700, prawie szóstka, no bo 800, 850, 900, w zależności jak jest namoczony podbierak, dobrze. Piękny grubasek. Więc ryba spokojnie wraca
i łowimy te większe. Baja. Później pokoś dorosłego byku. Jest kolejny karp. Odjazd, ale to będzie już większy niż piątka. Prawdopodobnie zobaczymy. Nie jest duży. Musiałem zmienić podbierak. Z tego względu, że tamten już rączka była bardzo zmęczona była i niewygodnie się rybę podbierało. Tym jest nieduży, ale jest sztuczna kukurydza Roni Rig. W końcu zanęcone weszły, tak powinny. Tak, myślałem sobie, cały dzień nie brały, to w końcu podsypywałem, aż czwartej nocy odpaliły, a nie tylko te jesiotry. Tam jest branie słychać. A tutaj znów jakiś szczurek nieduży. No, słychać tam branie, no, ale tam jest wolny bieg, otwarty, ryba chodzi, prawdopodobnie tam będzie jesiotr. Nie wiem, czy coś widać, bo latarki nie włożyłem, czołówki. Maluszki, ale tak walczą. To nie będzie duży karp. Ale waleczny, waleczny. No chodź, chodź, chodź do Pyzusia. No jeszcze, jeszcze. Jeszcze walczy o życie. Ale mnie utarga, ale mnie utarga. Nieduże, ale mnie utarga. Ale nie chcę żyłki zerwać, bo mało mi zostanie. Zostanie mi za 40 metrów tylko. Ryba zaliczona. Utargał mnie, zobaczcie.
maluszek. Roni Rick oraz sztuczna kukurydza. Więc dobrze. Wracaj. Pójdź pokoić dorosłego byku. Baja. Wędkujemy dalej. Jest w pytę. Zobacz. Miłośnik dobrych przynęt pyzowych. Czyli pan jesiot. Baja. Ale zobaczcie, drodzy państwo, na jednej i drugiej. Tidit, 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 tidit. Czwarta noc już. No znów będzie przerąbane. Tidit, tidit. Tidit, 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 tidit. Jesiotry. Cały dzień nie brały. Tidit, tidit. Szlak mnie trafi. Znów chyba pójdę spać, jak będą brały do północy same jesiotry. Pójdę spać, bo... No, szlak mnie trafi. Mam ładnego amura. Drodzy państwo, o, tylko szybko. Szybko, 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 szybko. Ach! Wyskoczył na brzeg. Na brzeg wyskoczył. Widzicie? To jest amur. To jest amur. Drugie podejście. A! Drugie podejście też wyskoczył. Bardzo zmęczony jestem tymi karpiami. Trzecie podejście. Widzieliście, drodzy państwo, jak to trzecie podejście. Chodź, 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 chodź. I wysoko, sztyca do góry. Trzecie podejście. Nie ma już siły. Nie ma już siły. Och! Piękny amur. Piękny. A tu mam dublet. Ale walka, ale walka, ale wyskoki. Ręka mnie boli po tych karpiach, bo ryba za rybą. A tu co mamy? Co mamy, drodzy państwo? Nie wiem, czy widać, czy nie widać. Tu jest karp. Karp. Tu jest karp. To zrobię inaczej. Odłożę go jak chodzi i amura położę na macie. Tu jest piękny, piękny amur, drodzy państwo, piękny, piękny amurek, przyznać musicie rację. Piękny, 80 centymetrów, 80-ka. Piękny amur. Sześć kilo. Szóstka. I amura wypuszczamy. Nie uflogały te ryby. Salta robił na brzeg. Baja, dziękuję ci za walkę, byku. Mam dublet. Jest ryba, nie straciłem. Co jest?
tak mówię, kulki, pelety, wszystko nęcenie dało radę. Zaliczony. Zaliczony. O! Zaliczony, roni. Okej. I taki. Zważymy rybę. Siedem kilo, siedem siedemset. Siedem kilo. Bo to podbierak mniej waży. Siedem kilo. Baja. Taki z dubletu po amurze, sześć kilo. Piękny karp. Piękny. Dobrze, ryba wraca z dubletu. Po tym amurze piękny karp, baja, baja, kochany. Mam coś, tylko nie wiem co. Zobaczymy. Nie widzę. Jesiot. Widzicie sami. Jesiot. Piękny jesiot. Nic zadać, nic zrobić. Baja. Co mamy? Jesiotra. Kolejnego dinozaura. I na drugiej jest branie. Tam to ładny kluch. Zobaczcie, jaki byk. Zobaczcie. Jaki kluchu. Baja.
i wędkę jemy dalej. Kolejny Pinokio z czwartej nocy. No, Pinokia zaczęły brać z powrotem. Baja. Godzina 22:34. Zobaczę, posiedzę. Jak będą same się odrybrały, dam sobie spokój. Ale na tą chwilę łowię jeszcze za czymś fajniejszym. Co mamy tym razem? Kolejny dinozaur. Jak widzicie. Kolejny jesień. Czwarta nocka z niedzieli na poniedziałek. Co tym razem mamy? Jesiotr. Pinokio. Kolejny Pinokio w tą niedzielno poniedziałkową noc, czwartą. Taki ładny. Zrobię mu zdjęcie. Taki ładny byczek. Osiem trzysta. Osiem trzysta pięćdziesiąt. Osiem czterysta. Osiem czterysta to kilo. Siedem czterysta. Siedem czterysta. Siedem czterysta.
Baja 7400. No i tak, drodzy Państwo, no i tak po północy, o północy wziął karp z niedzieli na poniedziałek. Ten co teraz, 7,5 kilo. I tak to mniej więcej, drodzy Państwo, wygląda. Więc żeby pozbyć się jesiotrów, jedna na prawo przy brzegu, druga na lewo przy brzegu. Widzicie, nie mam problemu z jesiotrami. I tam przy brzegu zarzuciłem prawą wędkę, którą obławiałem do północy jesiotry na wprost. Miejsce wyznaczone na klipie, nęcone. No i stwierdziłem, że drugą też postawię po przeciwnej stronie, po prawej przy brzegu. No i o północy doczekałem się karpia, właśnie tego, którego zobaczyliście teraz. Za pięć pierwsza mam kolejną rybę z lewej strony. Nieduży karpik. Nieduży jest, no. Ale jest. Zobaczcie. Ma kukurydzę. Maluszek. Takie drobne. Widzicie, więc baja agresywnie wziął. Płyn. Dobrze. Przerzucam zestaw. Pierwsza jeden miałem na prawej branie, ale ryba weszła w zaczep przy brzegu i nie mogę zerwać zestawu. Nie chcę stracić podajnika. O matę tam zahaczyło, chyba tą ścierę, co jest wyłożona przy brzegu. Więc zostawiłem wędkę. Rano wejdę i odczepię. Otrzepię zestaw, teraz nie będę wchodził, więc szkoda mi podajnika zrywać to wszystko. Więc, drodzy Państwo, łowię na jedną wędkę prawą, lewą, czerwoną, a prawą zostawiłem w zaczepie. Zobaczcie sami. O, widzicie? W zaczepie jest. Byłem z jednej, z drugiej strony i tam zaczepił się hak. Ryba weszła w zaczep. Nie zdążyłem zareagować. Tutaj z tej strony już mam obcykane co i jak, a tutaj tak na chybił trafił, przy brzegu rzuciłem, no i akurat tam nie wiem co jest w wodzie, no i zaczepiło o coś. Dobra, jedna wędka lewa będzie łowić, prawa do odczepienia rano, a ja wchodzę do tego namiotu niestety. O! I tutaj się żremnę. Akurat w tym nie dekładzie się już spać. W tamtym, tylko tutaj się żremnę, bo ryby są aktywne. Nie pada. Więc tamten z łóżkiem namiot sobie odpuszczę. I tu wygodnie sobie będę drzemał. Więc zostańcie jeszcze ze mną. I zobaczymy co jak w tym
poniedziałkowy już dzionek. Albo zrobię inaczej, drodzy Państwo, zrobię inaczej. Tu wyłowiłem takie podpórki zardzewiałe. Tu trapera chyba było coś takiego. I zrobimy tak, weźmiemy wędkę. Nie, szkoda mi na dzisiaj. Więc robimy inaczej. Zrobię tak, zwinę to. Alarm przeciwkradzieżowy się włącza. Zrobię tak, to było tu. Wybiję o ziemię. Pociągnę. Tak będzie trzeba zrobić. I zawiążemy tutaj. Odepnę żyłkę. A tutaj zawiążę. Raz, dwa, trzy. Cztery. O. I tu jest żyłka. Jak będzie luźno sobie żyłeczka. I później przyjdę rano, jak będzie słonko czy coś, i po żyłce odzyskam podajnik Prestona, cały zestaw. A tutaj zbuduję nowy. I tak będzie najlepiej. Tak będzie, drodzy Państwo, najlepiej. Dobrze, chwila czasu. Zestaw zrobiony. Ok. Zadipuję. Założę zanętę i rzucę przy brzegu. Dobrze. Godzina 1:15. Chwilę to trwało. Dobrze, i wędkujemy dalej na dwie wędki. Mam karpio. Na drugiej też jest branie, ale tu mam prawdopodobnie karpio. Nie widzę jeszcze. No, jesiot czy amur? Amur. Duży amur. Tu będzie problem z podbierakiem. Amura mam. No. Widzicie? Na kukurydzę sztuczną. Amur. Zobaczcie. Zobaczcie. Rakieta. Muszę go jakoś podebrać. O, zerwałem. Zerwała się żyłka. Widzicie, drodzy Państwo, zmęczona była. Oszczędzałem tak, bo było 40 metrów żyłki tylko. Była cała poskręcana, tyle ryb wyholowała dzisiaj i w końcu ryba zerwała z podajnikiem wszystko. Na drugiej jest pyknięcie. I tak mówię, piękny amur poszedł. Jest godzina 1:39. Zerwał. Tak mówię, 40 metrów żyłki tylko miałem. Była bardzo poskręcana. Jedną wiążę, a na drugiej tej, co opłaciło się
zakładać, skrócić zestaw, czyli tą prawą, co zaczepiłem. No jest amur, ale malutki. Malutki amurek, tamten był piękny. No ale go chociażby holuję do siatki i wiecie jak to z tym amurem. Zmiana baterii. Taki nieduży Azjata. Chcę cię odczepić. Ale mnie uflogał. Taki ładny amurek, ale większy zerwał zestaw. Dobrze, więc go nie męczę. Wypuszczę go tu, bo tu niedaleko zarzucam. Płyń. Baja. Poszedł. Dobra, zakładam przynętę i zarzucam. Tym razem jesiot z tej wiązanej, związanej prawej. Baja. Tak. No jamura w nocy zerwałem, bo żyłkę już miałem tak wymęczoną, tak skręconą, tyle ryb. Mogłem odciąć parę metrów i był taka wielka, no nie wiem, 10 kilo może miał. I szedł, nagle odjechał, byk! I żyłka mi pękła. 24 żyłkę mam, nie grubą. To co to pan ma, kamerkę? Kamerę mam, no. No bo filmy nakręca na YouTube'a, nie? Jest, jest, idzie. No zobaczymy, nie jest duży, ale karp w końcu, nie? No ładnie. Karp, karp, bokiem. Karp, 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 na sztuczną kukurydzę. Ale nie, to jest królewski chyba. Nie, nie, nie pełnołuski, no luszczeń, no widzę, no. Bo myślałem, że pełnołuski. Te sadany on tu takie zdrowe wpuścił, one są dłuższe, ale... Pracuje ładnie. Gruby jest. Gruby jest. Nie jest z tych wariatów, bo te krótsze łowiłem, to wyciągnąć nie mogłem. A on już zmęczony jest, taki gruby jest. Krótki, a gruby. O. O. Gruby jest. Widać, że jest gruby. Gruby jest. Może by mieć z 7 kilo. Zobaczymy. Leci do wody, może być ryba jeszcze zakantrowała. Większy jest od ciebie, teraz ją ważyła u weterynarza, byłem tam no, no. Na te zakaźne, to 380 no. Waży. Tak? Ten ze dwa razy ty no. Będzie, albo lepiej. Jak gruby, to może mieć i to dykie, nie? Może być, no. Gruby jest, widzę. Bo nawet nie walczy, siły nie ma.
to po prostu było zrujnowane, to teraz przynajmniej... Gdzie? Jeden mi tak podbierał i taki sam podbierak mi złamał. Podniósł mi rybę taką potężną do góry. No. Zamiast pociągnąć i ciepaczy jeszcze tam. No. 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 Młody, większy ode mnie, nie to będzie wystraszył. No. Skakuj z kasy. No. A więc zero, zważymy rybę. Jedenaście? Nie, nie. Dziewięć. 8 590 to kilo na to 7 7,5.